Ostatnio miałem tutaj taki jeden wywiad i nasz gość powiedział, czy ja o coś pytam go, bo ostatnio były takie nagłówki, a ja mówię, że ja i okazuje się, że pan jest bardziej zorientowany niż ja, bo nawet nie wiedziałem, że takie były. A dzisiaj będzie tylko jedno pytanie właśnie związane z nagłówkami o film, bo przeczytałem sobie na jakimś dzienniku, że ludzie uważają, albo ktoś z twojego otoczenia, że to Kasia najlepiej zagrałaby ciebie w filmie o twoim życiu. Bo jesteście tak. No podobne to jest, wiadomo, charakterologicznie. Ale w ogóle nie jesteśmy podobne. To przerwij moją wyliczankę i powiedz, co o tym sądzisz. I czy film w ogóle powstanie, to jest ostatni znak zapytania. Tak. Będę miała dużo fajnych informacji, ale teraz jeszcze nie mogę zdradzać i będziecie, mam nadzieję, mile zaskoczeni. Ale to się też tworzy, tak. Rodzi. To są kolejne nowe propozycje, których nie mogę niestety ujawniać, ale to się tworzy, to jest. Nie czytajcie tych głupkowatych czasami nagłówków, które no, służą tylko po to, grała mamę, to... Żeby wiesz, klikać, tak. A już jeśli chodzi o kozidrak, jak ja mówię, to się klika, tak. I mogą wymyślać. Tak, ostatnio mi Agata na przykład mówiła, mamo, podobno straciłaś szofera. I mówię, jakiego szofera? Też nie znam. Ja muszę się bardziej w moją pracę zagłębić. Siedzi, widzisz, bo to też może jest, zajmuje się tym. Tak, że ona zajmuje się macierzyństwem i nie wozi mnie. Ja mówię, no świetnie, mówię, ty z Lubina specjalnie przyjeżdżasz do Warszawy, żeby... No, to są, nie wiem, kto to pisze, wiesz, na pewno nie dziennikarze, bo to jest jednak też zawód, który powinien mieć dużo estetyki w sobie. Ale czego w takim razie szukał? Wiem, że nie powiemy kto i to nie o to w tym chodzi. Czego szukałabyś w aktorce, która miałaby ciebie zagrać? Jakie musiałaby mieć cechy? Osobowość. Nie taką wrodzoną w sensie, nie, że też to zagra. Bo chyba no, dużo wypływa jednak z serducha. Tak, to musiałaby wiele razy się ze mną spotkać, nie wiem, zobaczyć koncerty, porozmawiać z ludźmi, z którymi pracuję. Mhm. Wiesz, jaka jestem. Bo wy czasami nie wiecie do końca, zdecydowanie. Musiałaby kamera za mną chodzić i musielibyście widzieć, jak pracuję w studiu, za co jestem odpowiedzialna, jak się irytuję, jak się stresuję. Jak pracuję, jaka jestem szczęśliwa po koncercie, ile dajecie mi emocji.